Już w sobotni wieczór goście uczestniczący w gali wręczenia włócznia dźwięków poznają laureatów tegorocznych nagród prezydenta miasta Suwałki. Na trzymanej w ścisłej tajemnicy liście jest pięć pozycji osób, firm bądź organizacji, które w 2022 roku szczególnie zasłużyły się dla miasta i jego społeczności. Zgodnie z nowym regulaminem prawo przyznania trzech statuetek przynależy do kapituły złożonej z laureatów nagrody z ostatnich dwóch lat. Dwie kolejne przyznaje prezydent miasta. Jedna z nich jest szczególna z osadzonym diamentem. Uchonorowany nią zostanie, można powiedzieć, najlepszy z najlepszych. Primus Optimorum dodatkowo posadzi dąb, nazwany swym imieniem na suwalskich bulwarach. Oczywiście nie nastąpi to podczas gali. Rokrocznie gala połączona jest. Z balem wydawanym przez prezydenta na cześć laureatów. Tegoroczną galę uświetnią dwa interesujące wydarzenia. Koncert Skrzypka Marcina Roszkowskiego, który zaprezentuje lżejszy repertuar. Klubowe i filmowe przeboje aranżowane na skrzypce elektryczne. Podczas gali wystąpi również najsłynniejszy polski współczesny iluzjonista Maciej Pol który z pewnością zadziwi publikę zręcznością i kreatywnością.